18 marca 2011 roku w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Rudze Śląskiej odbył się finał 8 ogólnopolskiego konkursu informatycznego InterSieć. Konkurs składał się z 4 etapów, których 2 pierwsze rozegrano przez internet. Uczestnicy zmagali się z zagadnieniami z zakresu programowania, baz danych, technologii mobilnych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz multimediów. Zakres merytoryczny konkursu był zgodny z syllabusami wybranych modułów ECCC. Spośród blisko 6 tysięcy uczniów ze szkół średnich z całej Polski do ścisłego finału zakwalifikowało się 39 uczestników. Finał podzielony został na 2 etapy. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 16 uczestników. Proszę się przedstawić. Katarzyna Tomicka, Gorzów Wielkopolski, Zespół Szkół Elektrycznych. Ile osób brało od Pani ze szkoły udział w konkursie? Obecnie teraz do finału dostało się 3 osoby, a wcześniej brało ogólnie 5 osób. Jak długo Państwo przystępujecie do tego konkursu? W sumie teraz, tak można powiedzieć, oficjalnie to pierwszy raz. W zeszłym roku brała osoba, jedna osoba, ale bez opiekuna. W tym roku pierwszy raz, tak oficjalnie. Jakie ma Pani ogólne wrażenie tutaj, jeżeli chodzi o organizację i inicjatywę samych takich konkursów? To jest bardzo dobry pomysł, szczególnie, że uczniowie mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy, rozwijania się dalej. No i w sumie promocja to jest dla nich i też zobaczenie, jak to wszystko wygląda. A jeżeli chodzi o samo przygotowanie takiego uczestnika, czy on to robi w zaciszu własnego domu, czy szkoła jednak pomaga i udostępnia mu cały możliwy sprzęt do tego? Z naszej strony było tak, że tak naprawdę oprócz mnie to jeszcze 2 osoby pomagały w tym, żeby ich przygotować, bo tak naprawdę tutaj ten konkurs jest taki, że wymaga wiedzy bardzo ogólnej, informatycznej, natomiast każdy z nas jest jakby od innej działki i również 2 opiekunów pomagało tutaj, jedni od sieci, od programowania, także w sumie to 3 osoby ich przygotowywało. Uważa Pani swoich uczniów za silnych faworytów do finału? No jeden się przedostał, no trzymam za niego kciuki, mam nadzieję, że będzie dobrze. Ja również. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kuba Kosznerok. Skąd przyjechałeś? Biała Podlaska. Który raz bierzesz udział w konkursie? No, 2 raz w konkursie, w finale 1 raz w tym roku. To gratuluję. A pytanie były trudne czy łatwe? No raczej, biorąc pod uwagę, że wiadomo było, z czego się można przygotować i poważnie wzięło się no do nauki z tych zagadnień, myślę, że pytania były dosyć łatwe. Jestem Axel Neuthedacht, przyjechałem z Wrocławia, dokładnie z Trzebnicy. Mam 16 lat, jestem uczniem pierwszej liceum. Co skłoniło Cię do wzięcia udziału w tym konkursie? To znaczy, 2 raz startuję w konkursie. A myślę, że dlatego, że po prostu koledzy też startowali razem ze mną i zdecydowałem się towarzyszyć im. A potem się tak złożyło, że ja przyszedłem i oni nie i teraz jestem tutaj. To gratuluję. Jak oceniasz konkurs? Jak był przygotowany? Konkurs był przygotowany dobrze. Myślę, że organizatorzy dobrze wywiązali się ze swoich zadań. I ogólnie bardzo mi się podobało tutaj. A jak oceniasz swoje szanse po pierwszym etapie? No nie wiem, jakie wyniki uzyskali inni, ale na pierwszy rzut oka myślę, że mam jakieś szanse przejść dalej, ale nie sądzę, żeby był to najlepszy wynik w tym konkursie. Przedstawcie się proszę. Piotr Lizyńczyk. Adam Tymaszewski. Skąd jesteście? Ja jestem z Szanowa koło Kraków. A ja z Łodzi. Który raz w konkursie? Pierwszy. To znaczy, zależy który etap, bo w tym etapie finału to jestem 1 raz, ale generalnie od 1 klasy, czyli 3 raz już biorę w ogóle udział. A co sądzicie o całej organizacji konkursu i certyfikacji ECCC? Konkurs jest bardzo sprawnie zorganizowany, bardzo się cieszę, że takie inicjatywy istnieją. No, certyfikat ECCC może być całkiem przydatny przy uzyskaniu pracy. Jak oceniacie swoje szanse po pierwszym etapie? Mam nadzieję, że będzie dobrze.
konkursowych zmaganiach najlepiej poradzili sobie. Michał Płatek z zespołu szkół imienia Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach, pierwsze miejsce. Piotr Lizonczyk z Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica w Chrzanowie, drugie miejsce. Kacper Żuk z drugiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza w Słupsku, trzecie miejsce. Laureaci zdobyli atrakcyjne nagrody rzeczowe. Nagroda główna, którą otrzymał Michał Płatek, to laptop multimedialny. 39 najlepszych finalistów przystąpiło do egzaminów ECCC. Cenne nagrody powędrowały również do szkół, które przygotowały laureatów. Terminalowa sala komputerowa do zespołu szkół w Niepołomicach, tablica multimedialna do Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie, laptop multimedialny do drugiego Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. Uroczystego wręczenia nagród dokonał Marek Jakubowski, wiceprezes Europejskiego Instytutu Edukacji Informatycznej oraz Jerzy Barglik, prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Organizatorem konkursu była firma InterSieć. Patronat merytoryczny sprawowała Fundacja ECCC. Głównym sponsorem nagród był Centralny Ośrodek Szkoleniowy ECCC prowadzony przez Europejski Instytut Edukacji Informatycznej. Jak się czujesz jako zwycięzca ogólnopolskiego konkursu? Bardzo dobrze, jestem zadowolony. Szczęśliwy bym powiedział. Myślałeś, że zajdziesz tak daleko? Nie, szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się, że aż tak daleko dojdę. Nie spodziewałem się po prostu. Ile trzeba tak naprawdę się przygotowywać, żeby być najlepszym w Polsce? Wiedza to jest jedna, ale druga sprawa to też po prostu szczęście, bo powiedzmy sobie szczerze, że ilość tutaj pytań z tak różnych dziedzin informatyki jest po prostu ogromna, więc trzeba mieć po prostu sporo szczęścia, żeby trafić na takie pytania, z których rzeczywiście się ma wiedzę i można zdobyć właśnie takie duże, wysokie miejsce. Ostatnie pytanie. Startujesz za rok? Oczywiście. Które miejsce zajęłeś? Miejsce drugie. Myślałeś, że zajdziesz tak daleko? Nie sądziłem, że uda się aż tak wysoko zajść. Bardzo się cieszę. Jak długo trzeba się przygotowywać, żeby znaleźć się w finałowej czołówce? Ciężko powiedzieć. W zasadzie trzeba się uczyć przez całe życie i ciężko jest się przygotować tak, żeby tylko na konkurs w ciągu paru miesięcy opanować całą wiedzę. Startujesz za rok? Oczywiście. Wszystkim finalistom oraz pedagogom, którzy przygotowali uczniów do konkursu, serdecznie gratulujemy sukcesu.